O ile polskie gminy dość dobrze wywiązują się z obowiązków informowania mieszkańców, o tyle zdecydowanie w mniejszym stopniu umożliwiają im realny wpływ na sprawy lokalne poprzez mechanizmy współdecydowania, wynika z raportu opublikowanego przez Fundację Batorego. Wniosek ten oparto na twardych danych. Wszystkie spośród 200 badanych gmin prowadziły transmisję z sesji, ale już nie każda udostępniała nagrania umożliwiające późniejszą retransmisję. Jeszcze mniej jednostek samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości raport o stanie miasta czy gminy. Kolejne dane wskazują, że komunikacja w samorządach działa jednak tylko w jedną stronę – od samorządu do mieszkańców. Im mniejsza gmina, tym jest gorzej, co potwierdzają chociażby regulaminy konsultacji społecznych. Te obowiązują w 76% samorządów, ale w gminach do 5000 mieszkańców już tylko w 66%. Z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą w małych gminach liczących do 5000 mieszkańców jest bardzo źle. Zaledwie 60% takich samorządów dawało swoim mieszkańcom możliwość tworzenia lokalnego prawa. Ale słaba komunikacja to nie tylko wina samorządowców. Zdaniem autorki raportu zainteresowanie partycypacją wśród obywateli jest w zasadzie incydentalne. Jak obliczono, w 2023 roku w co 22 gminie złożone zostały wnioski w ramach inicjatywy lokalnej, podobnie działo się z inicjatywą uchwałodawczą. W zaledwie 4% gmin odbyła się dyskusja nad corocznym raportem o stanie gminy, a jeśli chodzi o konsultacje społeczne, obywatelska inicjatywa ich przeprowadzenia odnotowana została zaledwie w jednej na aż 40 jednostek gminnych. Z drugiej zaś strony, kiedy już konsultacje zostają zorganizowane, okazuje się, że zainteresowanie nimi w takich Suwałkach jest znikome. Joanna Załuska, ekspertka programu Masz Głos, Masz Wybór, uważa jednak, że to nie jest tak, że mieszkańcy nie chcą korzystać z istniejących narzędzi partycypacji, bo nie interesują ich losy gminy, w której mieszkają. Podstawowym wyzwaniem jest dotarcie do mieszkańców z informacją o istniejących możliwościach, a także likwidowanie niepotrzebnych barier. Dla przykładu, jeśli mieszkaniec chce wziąć udział w dyskusji o raporcie o stanie gminy, musi wcześniej zebrać, w zależności od wielkości gminy, 20 lub 50 podpisów. Taka sytuacja ma miejsce również w Suwałkach. Tu trzeba zebrać aż 50 podpisów, by przed radą wypowiedzieć swoje zdanie na temat raportu. Obowiązuje tu też limit mówców reprezentujących mieszkańców nieposiadających mandatu. Ich ilość ograniczona jest do 15. Są to wystarczająco zniechęcające warunki, by na sesji nie pojawił się ani jeden zwykły mieszkaniec, jak to było chociażby w ostatnim roku.